Żeby to było uwiecznione przez świat za parę lat. Przez kończy się moje życie. I chciałbym to, co ja przeżyłem w ciągu tych 86 lat, żeby zostało w jakiś sposób utrwalone dla pamięci ludzkiej. Przeżyłem lata bardzo bogate. Były strasznie bogate przeżycia. Luksusowego życia w Polsce w 14 roku. Wyjechałem do Rosji parę miesięcy. Potem katastrofa moja życiowa. Ten nieszczęśliwy zeszlip z saniami, gdzie uszkodziłem sobie biodro. Wywieźliśmy na Krym. Niestety o tym porozmawiamy. Tak. Wywieźliśmy na Krym. 2,5 roku w gipsie leżenia bez ruchu. To jest tylko małe dziecko może wytrzymać. Słów dla wyjaśnienia, jakim sposobem rodzina Збишка і мали Збишек ще оказалися на Волзе в місті Уфа. Його отец був поволаний до війська російського і навіть якимсь там року учасничав у війні русско-японської, а пізні, коли почалася Перша війна світова, був на фронті німецьким. І втеді всіх, хто, наприклад, поляків, фінів і когось інших, хто були повалані до війська, вони, родини їх були вивезені до Росії центральної. Власне, таким способом і родина Збишка трафіла до Уфи. Potem nastąpiły te lata rewolucji. Chorego w gipsie przywieźli mnie do Łódź.
прошу собі вибрати з Криму чи вісні загіпсованого до Уфи. Це були страшні речі. Була революція. Я в тій хвилі є стояли, так? Так, певен подіву для тих простих жовнерів. Чужі хотіли їхати додому, на яких ніхто не існував, опроч хаті повроту до своєї родини. Прийшли вони мені, брали кладні на найвищу полку в вагоні, щоб я мог спокійно лежати. То були прощі, як можна собі вибрати, найпрощі люди, а єднак мені серце. І довіжу до Уфи. В другім місці пан Збишек так мовив о тих видаженнях. Побудую то, що існує якась гроба. А я ще спостав у вас з як найбільш прихильним становиськом тих найпростіших людей, не інтелігенції, тільки тих найпростіших людей, які бачили, що чоловік хворий, чоловік хворий, є самотна кобіта з хворим дітком, і все зробили. Вуп'я з потягу внесли, і бо потяг став около 40-ти. І ще так і його здання, сензення о тим, що він почав, і то, що і о тим, що видів. Казу страшного, мимо того всього, до Уфи доїхали перші речі. Бачите, не ході по оборону комору цього простого жовніра російського. Tego, którego zewsi w ogieniu, człowieka tego. Przecież oni nie... Tak, oni polecieli, herbaty, wody gorącej nie przynieśli. Wszystko, co trzeba było dla matki, przynieśli. Przecież oni nie znali, nie wiedzieli kto, co, jak. Tylko dziecko było chore. Właśnie ta taka dobra dusza prostego człowieka rosyjskiego. Bo u nas, ja się z tym ciągle spotykam w Polsce, że każdy Rosjanin to jest jakiś grób, tego. Nie, tak nie jest. To jest układy tych warstw politycznych, które powodują to, że istnieje jakaś wrogość. A ja się spotkałem właśnie z jak najbardziej przychylnym stanowiskiem tych najprostszych ludzi, nie inteligencji, tylko tych najprostszych ludzi, którzy wiedzieli, że człowiek jest chory, jest samotna kobieta z chorym dzieckiem i wszystko zrobili. Wupie z pociągu wnieśli i bo pociąg stał. Około 40 lat. Ale moment i Jarek i Bogdan to nie zbawił. Nie. Oni byli wtedy w Ufie. Matka pomijanego pojechała. Tak. Przez ci żołnierze wynieśli mnie w dorosce. Ułożyli. Trzeba było wyjść na ulicę. Tylko przecież nikim za to 5 groszy nie dał, bo matka nic nie miała. Nie o to się chodzi, że... Zresztą ja dotąd mam te przekonanie, że pojedynczo każdy Rosjanin jest cudownym człowiekiem. Tylko nie daj Boże zbiorowości, bo wtedy następuje ten jakiś antagonizm nacjonalistyczny. Bo każdy z nich nigdy nie miał cudownego życia. Męczył się, wiedział co to głód, co to chłód, co ciężkie jakieś przejścia. I dlatego współczuł innym ludziom i umiał ich zrozumieć.
Niestety, właśnie często żalę w myśle, mając już tyle lat i mając to doświadczenie, że nigdy w Polsce, to jest dla mnie bardzo przykre, że muszę to mówić o swojej czynie, nigdy w Polsce nie spotkałem się z takim współczuciem, jak wtedy w 17 roku tej zrewolucjonowanej Rosji. Chcę powiedzieć pewną historię, której nie znalazłem na taśmach, a pewnie kiedyś zapisywałem, no nie wiem, czy taśma ta się zgubiła, czy coś. Sens tej historii o tym, jak pan Zbyszek się spotkał z wincenosnymi osobami, царицей i царем Росії. Сталося то, власне, хіба в року 17-м, ще перед революцією, коли він був в на Кримі в шпиталю військовим, хіба, бо там акурат були жовніжі, діалізовані на рехабілітації з фронту. Хіба навіть в місті Ялта, в Ялці, або в Євпаторії. І, власне, десь кидись віддялим такий фільм о подружі царя і його жони з дітьми, хіба навіть, до Криму. Те в 16-му або в 17-му року. Ну, істинно, я ж не можу припомнити, який рік був вказаний паном Збиським. Так справа в тим, що до того шпиталя за Двідіною прийшла чи та вінценосна цар і цариця. Вони обходили палати, так зване, як в Росії се назива, поміщення для хорих. І шут жовніжий, власне, був і наш пан Збишек. Він мовив з зрушенням, що услышав, як цариця повідяла до царя. «Смотри, Николай, який прекрасний мальчик!» І вони пішли до його ложка. А вона, то значить, «Бач, який пенький хлопчик, хлопчисько». Ну і Круций Мовінц почали його питати, але він був так зрушений тим, бо огульне зрушення було велике серед жовніжі, які, напевно, в якому сенсі йому теж їм овладніло. Цариця гласкала кілька разів його по голові, але лікар, який був, почав оповідати, що і як з нашим паном Збишким. Вони тільки покивали головою, ох-ах, і пішли. От так пан Збишек наочно кидись віддялом. Можна владців Великої Росії. Который за некоторый час, за полроку юж не стало, а за якийсь, можно поведеть, рок, и сама родина царская была расширена под Екатеринбургом, где большевицы забили царя, царицу и их четырех турецки. Ребята, 11 лет.
Czas czeka, ludzie. Czeka oddziały czeski z karabiną maszynowych i strzelamy do tych bezprzewodowców. Do tych dzieci. A później filmy w tej mowale, jak oni tym dzieciom tej maszynce robili. Czy firma nie bywa? Ja, to było. Tak, ja wiem. Opowiadali, jak bezprzyrządny jest. Przychodzili oni, rzucali wieś. Przypuśćmy, wieś jest 200 ludzi, 300 ludzi. Przychodzi 5000 w taki pokój. I w ręku trzymają. Dawaj jedno. Dawaj jedno. No jak wieś, która ma 500 ludzi, może nakarmić 10
nastąpiły przesunięcia wzrostu. Trudno o tym mówić, bo tylko chirurg może to zrozumieć, co się działo ze mną. Ja sam tego nie mogę pojąć. W każdym razie podróż przez Syberię, która trwała, proszę sobie wyobrazić, prawie 2 lata. Prawie 2 lata. Od 17 do 19 roku. Ten, kto tego nie przeżył, tego nigdy nie zrozumie. Stacje, wokzały po rosyjsku. Miesiące, ciepłuszka w wagonach cielęcych. Tego nikt nie zrozumie. Opieka tej biednej matki, która starała się wszelkimi sposobami ocalić moje życie. Potem przyszedł ten straszny Krasnojarsk, kiedy myśmy się z matką pogubili. Zachorowałem na tyfus. I chorego na tyfus wyrzucili mnie z pociągu w Krasnojarsku. A matka przecież stawiała się tam? Nie, matki wtedy nie było, bo myśmy z matką się zgubili. Przewieźli mnie do szpitala w Krasnojarsku. W odległości, ten szpital był w odległości około 100 metrów od Jenisieja. Dzisiaj pamiętam tą rzekę płynącą. W tym szpitalu chirurgicznym mierzyli ludzie, chodzi na tyfus, na dezynterię, Bóg wie na co. Wszyscy umierali. Tam nikt się nie martwił, kto na co jest chory. Chirurgicznie chory, zakaźnie chory, wszystko razem. A jakie z lekarzy byli? Ja przyznam się, że doktora, o ile ja pamiętam, to widziałem raz tylko. Nie chcę spać, może dwa razy. Kto się mną opiekował, ja nie wiem. Była jakaś pracownica, po pamięci mojej się została nazwa połamonka, to znaczy, że ona zmywała podłogę w szpitalu i ona się mną opiekała. Kiedy trafiłem do szpitala, to była koniec lata. Miałem na sobie majteczki, koszulkę bez rękawów i jakiś płaszcz, jakieś zewnętrzne ubrania. Kiedy mnie w grudniu wypuścili, był mróz 40 stopni. Ja wyszedłem ze szpitala, buty na gołe nogi, majteczki, koszulka bez rękawów i ten płaszcz. Jak mnie wypuścili, to gdzie miałem się udać? Na dworzec, no bo to było przytulisko dla wszystkich bezdomnych. Na tym dworcu już nie pamiętam, kto zrobił mi miejsce przy takim stole rogu. Na cemencie ktoś mi coś tam dał, jakąś szmatę, ja na tym spałem. Potem dali mi jakieś, ja nie wiem, nie pamiętam co to było. Było coś grubszego niż szmata. I na tym dworcu ja spałem. I któregoś dnia matka moja, starszym synem Jarosławem, jadąca eszałonem, to znaczy pociągiem w kierunku Władywostoku, wysiadła, wyszła na stację, żeby wziąć
tak zwane kipitowe, to znaczy gorącą wodę, trafiła na mnie. Matka moja zawołała mojego brata, pociąg podszedł z wszystkimi rzeczami matki i matka ze mną razem została się. Ile lat wam było? To musiał być 17 rok. Nie, 18 rok. 18 rok, ja miałem 9. Tak. Matka się zostawiła swoje biuro, zostawiła wszystkie swoje rzeczy i te rzeczy pojechały z pociągiem. I myśmy się zostali w Krasnojarsku. Mieszkaliśmy w przedostatnim domie na końcu miasta. Tak. Zaczynała się zima. Mróz był wielki. Nie mieliśmy na opał. Ja już nie pamiętam, w jaki sposób to możliwe ciepło do życia utrzymywało się u nas. W każdym razie wieczorem gospodarze mówili, że nie wolno wychodzić z domu, bo dzieci na przestrzeni tych właśnie ostatnich domów pada i wyciągają windy. Pamiętam, to mogę sobie przypomnieć w mojej pamięci, że sobie za nami był jeszcze ostatni. Gospodarz co wieczór psy zamykał budę i zamykał drewniane drzwi, żeby psa nie wyciągnął. Widziałem sam ślad, kiedy wilki około chlebu, gdzie były świnie, próbowały podkopać i je wyciągnąć. Wieczorami sam na własne oczy widziałem, do granicy ostatniego domu było około 40 metrów. Jeżeli się wyszło późno, to tak widać było w lepszym. Po tych wszystkich makabrycznych przeżyciach czekał Władywostok. A od Władywostoku droga była wolna we wszystkich kierunkach. І Збишка його родина чекала дуже велика подорож через три оцеани до Польщі. На далі лято кінчиться моє життя. І хотілося б, то, що я пережив в ciągu тих 86 років, щоб зостало в якийсь спосіб утвердлене для пам'яті людської. Скажіть, przeżyłem lata bardzo bogate.